Dobrze, wyłączone wszystko, wyłączone. Powietrza nam starczy na jakieś 7 minut. Człowiek od niezwykłych stanów przepuszczania przez siebie świata i muzyki. Dzień dzień dobry, dobry. Mój dzień pierwszy dobry. mąż, przepraszam, mój pierwszy tak, mąż. Jedyny jak, do tej, jedyny jak do tej Ale pory. skoro telewizja pokazała, że braliśmy ślub, to co pokazują w telewizji, to jest prawdą. Oczywiście. A jakby to jeszcze było w internecie, to już ultra prawda. To jak to jest z tymi niezwykłymi stanami? Co sprawia, że czujesz się niezwykle? E, Serio mówię. To, że po pierwsze nikt mnie tam nie zna, w związku z tym mogę e, robić rzeczy niegodne, które w Polsce natychmiast sprowadziły na mnie kłopoty mm. i obiektywy <laughs> preparacji. Po drugie, e, to jest kraj dopasowany do moich rozmiarów. E, wreszcie czuję się u siebie. Autostrada ma siedem pasów, a nie dwa wąskie. Pojazdy, hotele, skala przeżyć, to wszystko jest w rozmiarze XXL. A po trzecie, coś, co oczywiście brzmi jak straszny banał i pewnie nim jest, natomiast jest to kraj, który trudno odkryć. Za każdym razem, kiedy tam jestem, on się zmienia, on ewoluuje, on jest taką ogródek, który zarasta albo ktoś go przycina w międzyczasie, więc nawet jeśli wracasz w te same miejsca, to one w czasie albo rozkwitają, albo usychają. Więc to jest żywy organizm, z którym ja miałam jakąś relację. Mógłbyś tam mieszkać? W tej chwili chyba nie, bo Ameryka jest pod wieloma względami w tym momencie na równi pochyłej i to przykre oczywiście jak dla człowieka, który jest w tym kraju jakoś tam zakochany, obserwować jak on w wielu miejscach więdnie, natomiast był taki moment, z 15, może lat temu, kiedy rozważałem taki ruch, żeby zostawić to wszystko i tam zbudować życie na nowo, oczywiście razem z moją rodziną. I byłem nawet blisko takiej decyzji, natomiast jednak praca, to, że tutaj mam dużo więcej możliwości niż tam, tam musiałbym pewnie zaczynać jako stróż na parkingu, co oczywiście nie jest żadną ujmą, ale jednak dojście do jakiegoś poziomu kariery zajęłoby chwilę. No a tu po prostu jest mi dużo łatwiej. Przemierzanie bezdroży, również bezdroży, Mustangiem, to była Frajda? Jakiś element legendy? E, o dziwo, mimo że tych samochodów tam jest mnóstwo, mm. e, bo to jest popularne auto w Stanach, to nie jest jakiś olbrzymi luksus mieć Mustanga, e, wciąż ludzie bardzo żywo i pozytywnie na ten samochód reagują. E, uśmiechają się do ciebie, pokazują ci dzieciaki na światłach, żebyś zakopcił kołami. E, jak mijasz innych w Mustangach, to, to ci podnoszą rękę na znak pozdrowienia. E, więc jest jakaś kultura ludzi, którzy wiedzą, że jest to część dziedzictwa Ameryki. Kolejne generacje Mustangów e, się pojawiają na rynku i kolejne są tak samo mocno wrośnięte w ten popkulturowy, amerykański krajobraz. Więc jak już myślałem Stany, e, jak mam jeździć po Ameryce, no to żaden inny samochód nie przyszedł mi do głowy. Od kiedy Cię znam, to samochody jakoś bardzo mi się z Tobą kojarzyły i to była Twoja bajka. Czy to się zmieniało, że kiedyś musiały być nowe, a potem tylko mm -hmm. oldtimery, a teraz jest co? Przede wszystkim muszą mieć charakter. To, że gustuję ostatnio bardziej w starszych autach niż w najnowszych, wynika głównie z tego, że najnowsze auta w 90% są mało interesujące są papierowe, są też, jakby to nazwać, symbolem pewnego schyłku epoki w motoryzacji schyłku motoryzacji spalinowej, tej, na której ja się wychowałem takiej uczciwej, organicznej. Ja nie jestem jeszcze do końca przekonany do elektryfikacji z różnych względów, to pewnie temat na osobną rozmowę. I mam wrażenie, że żyjemy w tej chwili w stanie takiego motoryzacyjnego interregnum, że jedna epoka się skończyła, a druga się jeszcze do końca nie wykluła. I to może powoduje, że te dzisiejsze auta w dużej mierze mnie nie interesują. Ale jest parę modeli, które wciąż e, robią wrażenie. Wciąż sprawiają, że robi się ciepło na sercu. Tak. Pytam o te niezwykłe stany, a w życiu co sprawia, że czujesz się wyjątkowo, że czujesz hmm. się niezwykle? Moment, w którym uzmysławiam sobie, że jestem straszliwym szczęściarzem. Po pierwsze, robię to, co, co lubię, co momentami kocham. Ktoś mi jeszcze za to płaci, co jest dla mnie wciąż powodem wielkiego zadziwienia, że mogę być sobą i ktoś chce to oglądać, ktoś chce utrzymywać mnie przy życiu za to, że po prostu jestem. Po trzecie. Fakt, że nie dotykają mnie w tym momencie w życiu odpukać malowane, to jest niemalowane. Nie spotykają mnie żadne dramaty. Mam zdrową rodzinę, mam wszystkich bliskich wokół siebie, mam przyjaciół, na których mogę liczyć. No takie proste rzeczy, które jednak powodują, że wstaję rano i uśmiecham się sam do siebie, mówiąc czasami z wdzięcznością do losu, niech tak będzie jak najdłużej. A takiego zatrzymania i doceniania drobiazgów. To przyszło z czasem, musiałeś mm -hmm. się tego nauczyć, bo ja na przykład kiedyś tego nie miałam. Wydawało mi się, że różne rzeczy są oczywiste, bo są. Mm -hmm. A im jestem starsza, tym bardziej doceniam małe, wielkie rzeczy, bo one sprawiają, że, że jestem szczęśliwa. Że jakkolwiek by to brzmiało banalnie, bo teraz jest dużo, mm -hmm. oczywiście, wiesz, i wszystko jest dobrostanem, wszystko jest well wszystko jest jakieś tam. Ale ja naprawdę się cieszę, że mogę sobie pogadać z moją mamą, że spotkałam na ulicy przyjaciółkę, że dzisiaj tu rozmawiamy albo wypiłam dobrą kawę, bo uważam, że te elementy składają się na jakość życia. Wciąż mam tego za mało. Uczę się wyszarpywać z rzeczywistości takie miejsca i momenty dla siebie, ponieważ Jakkolwiek to zabrzmi, no, zostałem trochę ofiarą swojego własnego sukcesu. Jeśli osiągasz w jakiejś dziedzinie sukces, to natychmiast pojawiają się inni, którzy chcą też z niego skorzystać, zaprosić cię do jakiegoś projektu, zrobić razem z Tobą coś. I ponieważ w większości są to fajne rzeczy, które Cię mogą porwać, to trudno jest im odmawiać. A wiem, że muszę mieć w rzeczywistości takie punkty na, swoim, na mapie swojego kalendarza. Kiedy się po prostu wyłączam, kiedy mogę się mentalnie i duchowo odżywić, bo nasza praca polega na dawaniu z siebie. Mhm. Cały czas z siebie coś wydalasz, mówiąc, e, mówiąc metaforycznie. No więc, żeby coś z siebie wyjąć, musisz coś włożyć. I czas na zasilanie z siebie no musi być wpisany w ten, w ten krajobraz Twojego istnienia. Więc uczę się z dużym wyprzedzeniem na przykład planować takie miejsca w kalendarzu, gdzie robię sobie tydzień wolnego, 10 dni, dwa tygodnie. I co by się wtedy nie działo? Czy nawet by Steven Spielberg zadzwonił, powiedział, zagraj mi E.T. w remake'u, bez makijażu, to bym powiedział, sorry Steve, not today, not today. To jak się zasilasz? Myślę, że bez ruch. Nuda to są rzeczy, które są często negatywnie nacechowane, a są niedoceniane, bo z bezruchu, z nudy, z tego po prostu bycia, czasami kropki w głowie potrafią połączyć się w nowe wzory. To jest jak ładowanie telefonu: on też po prostu leży na szafce nocnej podłączony do kabla i nic się z nim nie dzieje, a jednak rano możesz z niego skorzystać i, i znowu odpalić wszystkie niezbędne ci aplikacje. Więc kiedy mam czas na zatrzymanie, to przez kilka dni. E, z coraz mniejszymi wyrzutami sumienia, po prostu nic nie robię. To nic nie robienie bardzo szybko zamienia się w robienie rzeczy fizycznych, e, które są przeciwieństwem tego, czym zajmuje się na co dzień. Na co dzień pracuję włosami, zębami, e, wszystkim tym, całym tym anturażem, który przynależy do, do weselego świata show-biznesu. Natomiast e, brakuje mi takiej organicznej pracy fizycznej, kiedy zostawiasz po sobie coś, co ma kształt, co jest trójwymiarowe, o czym możesz powiedzieć z satysfakcją, to ja to zrobiłem. Bo telewizja jest ulotna, dzisiaj oglądasz program i tronim zapominasz, albo nawet za godzinę już nie wiesz, co oglądałeś. E, więc e, m, biorę się na przykład za prace remontowe. Mniej lub bardziej udolnie rzecz jasna, potem często się zdarza, że przychodzi majster i, I poprawia. I poprawia, ta poprawia ta ta. <laughs> Ale satysfakcja z pomalowanej ściany, z wypielonego ogrodu, z, ze zmontowanego mebla z pewnej szwedzkiej firmy to są wszystko rzeczy, które mnie jarają. Lubię jeździć do marketów budowlanych i kupować rzeczy, które nie wiem do czego służą, ale wyglądają interesująco i robią w. a potem jak przyjeżdżam do domu, to się zastanawiam, co ja mogę z tym ciekawego zrobić. Odpoczywasz z ludźmi, czy od ludzi? E, ludzie są mi niezbędni jako istocie e, społecznej, żeby e, poczuć sens istnienia, no bo życie w swojej własnej bańce, w swojej własnej głowie jest, jest na dłuższą metę nieznośne, natomiast e, lubię też dawkować sobie ludzi e, na swoich własnych zasadach, więc niespecjalnie lubię na przykład masowe wspólne wyjazdy wakacyjne, bo im więcej osób, tym więcej decyzji, potrzeb, wektorów, które nawzajem się na siebie nakładają i w którymś momencie to, co ma być odpoczynkiem, staje się jakimś zgniłym kompromisem. Więc bardzo lubię wyjeżdżać sam, ale po kilku dniach zaczyna mi ludzi brakować, więc wtedy zaczynam się rozglądać za towarzystwem. Jak jedziesz motocyklem, to to jest właśnie taka przestrzeń, gdzie odpoczywa mhm. ci głowa? Tak, jazda na motocyklu i jazda na snowboardzie, czy jazda na czymkolwiek innym, co możecie zabić i co wymaga dużej koncentracji, żeby sobie nie zrobić krzywdy, zwłaszcza już w podeszłym wieku. Jak wchodzisz na snowboard, to zaczynasz się od razu zastanawiać, czy masz jakiegoś znajomego w pobliskim szpitalu i czy na pewno wykupiłeś ubezpieczenie. Więc. Jest to forma medytacji, tak to nazwę roboczo, kiedy myślisz o tu i teraz, o najbliższym zakręcie, o najbliższym skrzyżowaniu, o najbliższym aucie, które wykonuje dziwne manewry i o dziwo to bardzo czyści głowę, bo nie ma wtedy miejsca na różne ruminacje, które na co dzień zaśmiecają ci umysł i nagle się okazuje, że po 200-300 kilometrach w siodełku motocykla, co jest fizycznie często męczące, człowiek siada zregenerowany. Jest w tym pewien paradoks, ale bardzo lubię ten stan. Czy wiek kiedykolwiek, na jakimkolwiek etapie, był dla ciebie przeszkodą? Czujesz, że dojrzewasz, że się starzejesz, jakkolwiek to, to ująć? Czy uważasz, że z każdym rokiem jest fajniej, mhm. bo, bo jakoś jesteś bardziej osadzony, może w świecie, a może w sobie? Myślę, że teraz mam taki moment życiowego ekwilibrium, e, takiego złotego środka, kiedy już nie jestem e, zalęknionym światem chłopcem, który jeszcze nie wie do końca, kim jest, co za chwilę mu się przydarzy, w którą stronę podąży jego życie. E, mo, można powiedzieć, że jestem już facetem, który e, wie, do czego zmierza i, e, i wie, z czego jest ulepiony i wie też, czym nie jest i ma jakąś pewność siebie z tym związaną, której nie należy mylić nie wiem, z arogancją czy spychą, tylko po prostu z poczuciem tego, że wiem, kim jestem. A z drugiej strony wciąż mam przed sobą jakiś dystans do przebiegnięcia oby, no bo oczywiście los bywa okrutny i czasami potrafi nas spoliczkować w najmniej oczekiwanym momencie i cieszę się tym, że potrafię ten tę przestrzeń przed sobą, która jest jeszcze przede mną, potrafię się w niej rozsmakować. Jak mhm. sobie wyobrazisz, że przed tobą jeszcze Powiedzmy 20 takich świadomych letnich dni, letnich pór, 20 lat, 20 wiosen. Jak to przekładasz na ilość wschodów i zachodów słońca, w których jeszcze będziesz uczestniczyć. Jak to przełożysz na ilość wyjazdów snowboardowych, na które jeszcze pojedziesz. I wiesz, że ta liczba jest ograniczona i że za każdym kolejnym rokiem, jak w ogłoszeniu znika karteczka kolejna jedna. karteczka, to zaczynasz cenić to, co ci jeszcze zostało. Myślę, że jestem w najlepszej formie fizycznie od, odkąd pamiętam, bo za jakiś czas temu wziąłem się za siebie i zacząłem myśleć o tym, co jem, jak jem, jak spędzam swój czas, jak śpię. Myślę, że to przypadłość wielu ludzi, którzy zaczynają odczuwać swoją metrykę, zaczynają się nad sobą zastanawiać. I myślę, że fizycznie czuję się lepiej ze sobą niż nie wiem, 15 lat temu, kiedy byłem torbą na mleko, która miała kształt człowieka. Ja myślę, że wiesz co, ja pamiętam Cię z takiego czasu, kiedy Ty mm, bałeś się wyjeżdżać na wakacje, bo coś może umknąć, tak. bo jakaś fajna propozycja może przejść. Wydaje mi się, że teraz jest dokładnie na odwrót, że celebrujesz te momenty, kiedy możesz się odłączyć od zawodowego świata i podoceniać te wschody i zachody słońca. I myślę, że to jest bardzo fajny moment pod warunkiem, że chce się go zauważyć i chce się w nim właśnie mhm. rozsmakować. Co wymaga pewnego treningu, bo naturalna nasza skłonność to jest ciągła ucieczka, ciągłe biegnięcie przed siebie. Zwłaszcza, że żyjemy w cywilizacji, która promuje takie postawy. Wciąż nie jesteś wystarczający, wciąż nie jesteś doskonały, wciąż nie najadłeś się wystarczająco, wciąż nie zarobiłeś wystarczająco, wciąż nie kupiłeś sobie wystarczającej ilości rzeczy, które mają cię uszczęśliwić. I cały czas biegniesz z jakąś obietnicą, że już tuż za rogiem mhm, kryje tak, Jeszcze się... jeden projekt, i już na pewno A, wtedy opłynę świat dookoła. Dokładnie. Wtedy już będzie to szczęście. Tu się okazuje, że za rogiem jest kolejna pokusa, która kiwa na ciebie. No tak ta rzeczywistość jest skonstruowana, bo yy, idąc. Szerzej, no to też napędza, e, napędza rzeczywistość zatopioną w ekonomii e, iberkapitalizmu, że musisz cały czas nakręcać sprężyny razem z innymi, cały czas z innymi chomiczkami pedałować w tym kółeczku, żeby świat się kręcił, e, świat dzisiejszej ekonomii. Więc wyłączenie się z tego matrixa albo stanięcie na chwilę obok wymaga, e, wymaga paradoksalnie sporo wysiłku. Posiadanie nastolatki w domu mm, jest takim imperatywem, który sprawia, że trzeba się ciągle update'ować? Mieliśmy o tym nie mówić, bo moja żona nie wie o tej nastolatce. <grystanie> <grystanie> Pewne rzeczy pozostają niezmienne. Tak, e, natomiast to jest też chłopiec, od razu dodajmy. E, I też nie z Polski, więc e, ciężko się o tym mówi. E, posiadanie nastolatki w domu powoduje, że... Zaczynasz trochę patrzeć na świat oczami własnego dziecka, które mhm. dość szybko przestaje być przewodem pokarmowym, gdzie z jednej strony coś wpada, z drugiej wypada. Potem zaczynasz się z tym przewodem pokarmowym nawiązywać relacja. Zaczynasz widzieć w tym, w tym dziecku człowieka, partnera. A potem nagle łapiesz się na tym, że w twojej głowie wybrzmiewa piosenka Depeche Mode, pod tytułem World in My Eyes. I to dziecko ci pokazuje świat widziany uh -huh. swoimi oczami, i tym światem możesz się na nowo zachwycić, więc to jest cudowne też w posiadaniu dzieci, że masz. E, takie, jakby to powiedziano po angielsku, takie proxy, taki rodzaj e, zewnętrznej kończyny, zewnętrznych oczu, które są trochę twoje też. Nie wiem, czy to, co mówię, ma sens, pewnie nie, ale to świat się do tego już przyzwyczaił. Mnie dzieci potrafią idealnie sprowadzić na Ziemię, jak na przykład coś mówię, dobra, już słuchaj, weź, już ogarnij, to po prostu przestań się bawić. I ty tu nagle tak, on ma 10,5 roku, albo kosmos się mówi tak, mamo. Ale ja jestem dzieckiem, ja lubię się bawić. Oh. I to jest takie, wiesz, i, sobie myślę, Dusze. i I w ogóle nic dodać, nic ująć, tak? I to jest takie. Nic, nic na to nie można odpowiedzieć. I to jest cudowne, kiedy dzieci potrafią w tak piękny i mądry sposób, zwyczajny, niezwyczajny sprowadzić się do parteru, tak? I mówią, sprawdzam, hej. Mhm. Hej, ja jestem, od tego jest dzieciństwo, żeby się bawić. Więc ty już jesteś dalej, jakby, bo, bo twoja córka jest starsza, ale myślę, że to jest niesamowite doświadczenie, kiedy masz naprzeciwko siebie rozumnego człowieka, który ci mówi: hej, tato, ale u mnie to jest tak i to nie musi być tak jak u ciebie. Tak. O dziwo też e, moja córka jest e, mentalnie. I, I duchowo starsza ode mnie. To znaczy, to jest bardzo dojrzały, bardzo rozsądny, bardzo pokładany człowiek, który w naszej rodzinie bardzo często pełni rolę dorosłego. Mhm. Czyli e, robi często palm face'a, widząc, jak ja czy Marysia e, się zachowujemy, robimy różne rzeczy, po prostu mówi: Jezus, Maria, gdzie ja się wychowuję? Co to w ogóle <noise> jest za patologię? E, więc posiadanie takiego e, bezpiecznika. E, też jest e, cenne, bo czasami e, łapiesz się na tym, że, mm, że to, co ci się wydaje fajne, to, to twój sposób bycia, który ci się wydaje fajny, mm -hmm. jest już trochę zachowaniem spoconego wujka na weselu e, i dziecko ci pokazuje, że no nie, nie, już w pewnych rzeczy no, nie, nie, ja też nie wypada robić. Mamo, przestań. No, więc, e, więc dziecko działa na dwa sposoby, czasami jako katalizator, który cię Napędza do tego, żeby wciąż odnajdywać w sobie e, spontaniczność, radość życia, bycie tu i teraz, a z drugiej strony potrafi być takim zaciągniętym hamulcem awaryjnym, który ci pokazuje, no, no, dalej nie idziemy. Miałeś taką jedną rzecz, e, którą chciałeś jej przekazać i ci się udało? Geny z pewnością to, to się udało. Natomiast e, druga rzecz to. Mm, to umiejętność bycia odpornym na presję grupy od początku. Yy... To cholernie trudne w dzisiejszych tak. czasach. Myślę, że łatwiejsze w naszych, a w dzisiejszych yy, social mediów i tak dalej, i tak dalej. Tym... Że to jest nieprawdopodobnie. No, ważne. no, tym bardziej jestem dumny, że to się chyba hmm. udało, że moja córka nie czuje yy, ujemnych konsekwencji bycia outsiderką, która stoi poza pewnymi yy, trendami charakterystycznymi dla jej pokolenia, nie ma swoich mediów społecznościowych, nie prowadzi żadnego profilu, nie, nie chce być znaną youtuberką, no nie jest zarażona tą chorobą dzisiejszej młodzieży, aczkolwiek ja też nie lubię generalizacji, bo znam mnóstwo jej kolegów, koleżanek, którzy też są super fajnymi ludźmi, którzy też nie boją się stanąć z boku i w tej generacji też podoba mi się to, co, no, co, co ją odróżnia od nas, że dla nich bardziej istotna jest jakość życia, przeżycie tego życia, a nie tylko, a nie tylko przelecenie przez nie jak meteor, który nagle łapie się na tym, że ma 50 lat i właściwie nic się ciekawego w Twoim życiu nie wydarzyło albo nic wartego zapamiętania. Oni potrafią e, powiedzieć nie wobec pewnych pokus, które dla nas były sposobem na, 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 na przyszłość i na karierę, tak? Mówiąc krótko, ten wyścig szczurów, który nas gdzieś tam zaraził wiele lat temu, dla nich jest czymś obciachowym i to jest też super. Dobre życie to jakie? Myślę, że szkoła epikurejska tutaj nam otwiera oczy. Mimo, że ma ona już wiele lat na karku, to wciąż się nie zastarzała a mówi mi więcej, że brak cierpienia jest wystarczającym powodem do szczęścia. Jeśli nic cię nie uwiera, jeśli nie masz w życiu żadnych kamyków w butach, jeśli jesteś zdrowy, masz rodzinę, przyjaciół, bliskich ludzi wokół siebie to jesteś tak naprawdę bogaczem, bo są ludzie, którzy są tak biedni, że jedyne, co mają, to pieniądze i im należy współczuć. Więc znalezienie balansu pomiędzy byciem człowiekiem majętnym, w zasoby, które pozwalają ci wybierać, które pozwalają ci robić to, na co masz ochotę, i byciem majętnym w zasoby duchowe, ludzi, którzy cię... Otaczają i wspierają, to jest moim zdaniem ten, ten moment szczęścia. Kiedy jesteś jak ten Jean-Claude Van Damme, który jedzie z nogami w szpagacie na dwóch ciężarówkach, w jednej ciężarówce jedzie hajs, a w drugiej jedzie miłość. U ciebie powinna być jeszcze trzecia z muzyką. E, zacząłem się szybko zastanawiać, którą nogą mu się podparł na tej trzeciej ciężarówce i jakoś się mi to spieło. Tak, muzyka jest moim aeroplanem, jak śpiewał zespół Red Hot, czyli Pepe's. To jest wehikuł, który mnie zabiera do różnych miejsc, do których nie trzeba kupować biletów i do których nie trzeba ruszać się z kanapy. Jest to też forma na wyrażenie siebie. Ja jestem niestety bardzo niezdolnym twórcą muzyki. Wielokrotnie próbowałem na czymś grać, ale to kończyło się niestety... No źle dla wszystkich dla mnie i dla otoczenia, które musiało tego słuchać. Do tej pory moja małżonka kiedy słyszy, słyszy że śpiewam. <śpiewam, śpiewam albo wpinam gitarę do wzmacniacza i pojawia się ten charakterystyczny dźwięk włączanego wzmacniacza. Natychmiast po dwóch sekundach magicznie się pojawia ze wzrokiem pod tytułem Co ty tutaj robisz. E, więc rozumiem, że nie powinienem tego robić. Natomiast jestem człowiekiem, który wyraża się poprzez dźwięki. Niechaj będą cudze, ale ja je oswajam, ja je, ja je adoptuję, ja siebie w nich widzę. Dajesz się czasem wciągnąć w świat Twojej żony, czyli Marysi, czyli w świat zdecydowanie bardziej ciszy, mm. medytacji, spokoju, zatrzymania się, oddechu. Ju, już, już to zdarza się, że to czujesz, czy jeszcze to jest dla ciebie magiczne mm. przestrzenie? Być może do odkrycia, być może nie. No, też Marysia ma swoją głośną stronę, taką tak, tak, ży żywiołową, oczywiście. powiedziałbym, bardzo. Więc dla niej świat, który sobie zbudowała, też jest swego rodzaju balansem, mm -hmm. takim ustawieniem potencjometrów na, na wzmacniaczu, żeby, żeby się nie przesterować. I też e, uczę się od niej e, wglądu w siebie, że jednak. Wgląd w siebie nie zawsze musi oznaczać tylko i wyłącznie y, przeglądanie się w lustrze, czy ładnie wyglądam, czy moje włosy są odpowiednio u, u, ułożone, że można wejść na drugą stronę lustra, gdzie spotykasz trochę inną postać, niż tą, mm. którą y, na co dzień serwujesz świato. Ja staram się z tą drugą postacią y, mieć coraz większy kontakt, żeby się nie zatracić też, y, nazwijmy to, w swoim wizerunku, w tym, jak mnie ludzie postrzegają mm. i jak chcieliby mnie odbierać, bo to jest też. Czasami, łatwo się w tym zgubić. Tak, takie zobowiązanie, że masz wrażenie, że musisz grać mhm. cały czas, to tymi samymi kartami. Bo ludzie tego oczekują, bo to jest Twoja rola, bo to jest Twoja praca. E, natomiast ja potrafię też e, ten pstryczek e, w swojej osobowości przełączyć i e, nie czując, że sam sobie zaprzeczam, być trochę innym człowiekiem. Wyciszonym, introwertycznym, oddalonym od świata. A jakiego gościa mhm. chciałbyś spotkać po tej drugiej stronie? Mm. Myślę, że chciałbym spotkać kogoś, kto potrafi się zupełnie odpiąć od tego świata wyścigu, który wciąż mnie jednak kusi. To nie jest, to nie jest łatwe będąc wciąż aktywnym kierowcą wyścigowym, który wie, że może się ścigać, że ma szybkie auto, że, że może sobie i innym wciąż jeszcze coś udowodnić, powiedzieć sobie, dobra, zostawiam to na kołkach w garażu, zdejmuję koła, przykrywam plandeką i teraz już tylko będę sobie siedział i łowił ryby. Eee, więc to wycofanie się z wyścigów, w którym uczestniczę, takie zupełne, to jest jeszcze, myślę, parę lat przede mną. Ale bardzo Ci życzę tego, takiego połączenia tych dwóch światów, bo można zajrzeć na tę drugą stronę i wziąć trochę z tamtej i zostać w trochę w tym, w czym się jest. I to naprawdę bywa zajebiste. Więc tego bardzo Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję i Państwu również tego życzymy, bo bycie żonem Claude'em Van Damme to dobry kierunek rozwoju. Teraz rozkładam swoje kończyny i zobaczcie, jak mi dobrze w tym stanie.